ale to nie jest there, tylko there, a w skrócie, w szybkiej mowie to będzie the. I nagle Taylor nam przybija, burzy czwartą ścianę. Wiecie, co to jest czwarta ściana? Pamiętam jak do dziś, jak ona mówi, and then it was bought by me, and I was like, what? You bought it? Cześć, z tej strony Emilia, a Wy jesteście na kanale L Language Studio, na którym analizuję, w głównej mierze analizuję teksty piosenek, ale także czasem dodaję podcasty różne albo filmiki na inne tematy. W tym momencie, w te wakacje skupiłam się tylko na analizach. Wiem o tym, zdaję sobie z tego sprawę, ale w przyszłości także będą tutaj, żebyście tak wiedzieli, żebyście się nie zdziwili, inne filmy na różne inne tematy, chociaż myślę, że ten kanał już został przejęty przez analizy. Stety albo niestety. Dzisiaj zajmiemy się kolejną piosenką Taylor Swift. Jest to piosenka z płyty Folklore pod tytułem The Last Great American Dynasty. Jest to piosenka fajna, ciekawa, inna, opowiadająca historię, więc mam nadzieję, że nie będziemy mieli z nią problemu, bo to interpretacji nie jest tu dużo, bo to jest tak jak Betty trochę piosenka. Daje Ci wszystko, co ma. Jakby... Nie, ona nie jest aż tak do interpretacji, o ile do wysłuchania całej historii, która się tu dzieje. Ale zanim przejdziemy do analiz, zapraszam Was na mojego Instagrama, na którym prowadzę stories, na którym dodaję stories, często ze swojego życia, albo właśnie sneak peeki z analiz, które się tu pojawiają, a także pytam się Was o analizy, więc tam możecie faktycznie dawać mi pytania, zadawać albo pytania, albo ogólnie odpowiadać na moje pytania, jeśli akurat mam nagrywać analizy i nie do końca wiem, z jakiego na przykład nowego artysty mam się wziąć, albo jaką piosenkę mam wybrać z konkretnego artysty, albo Taylor Swift, więc tam Was zapraszam oczywiście, jest link w opisie, a także zapraszam Was do dodawania łapek w górę, jeśli podobają Wam się te analizy i komentowania, bo to mnie niesamowicie motywuje, bo wreszcie widzę, że nie mówię do ściany, wreszcie widzę, że faktycznie ktoś korzysta z tego, co robię, co jest niesamowicie fajną rzeczą, także bardzo Wam za to dziękuję, a także dziękuję Wam wszystkim za subskrypcję, a jeśli jeszcze nie subskrybujecie, no to zapraszam do dania subskrypcji, bo na pewno analiz będzie więcej. A komentując, możecie faktycznie mieć wpływ na to, jaką piosenkę analizuję, bo o ile Taylor Swift mniej więcej wie, którą chcę analizować, nawet dostałam ostatnio pytanie, kiedy będzie Ivy, a może żebym w tym momencie przeanalizowała Ivy, ale Ivy sobie zostawiam. Jakby wiele piosenek sobie zostawiam na jesień. Wiecie dlaczego? Bo to są, mają taki jesienny vibe. Nawet w sumie Champagne Problems powinnam była sobie zostawić na jesień, ale tego nie zrobiłam. Aczkolwiek wybrałam tutaj Last Great American Dynasty na dzisiaj, no bo ona jest jeszcze letnia. Jeszcze mamy końcówkę lata, więc ja tu czuję taki fresh summer air, jakbym to powiedziała, więc dlatego za tą piosenkę się dzisiaj zabieramy. No i co? I nie gadając dłużej, Last Great American Dynasty is waiting for us. I co to znaczy? To znaczy po prostu ostatnia wielka amerykańska dynastia. Tu nie ma nic do domyślania się, tak jak już Wam powiedziałam wcześniej. Great może jest ciekawym słówkiem, bo great to nie tylko świetna, ale też wielka. Great, wielka. I amerykańska, jak widzicie, American, mówi się, pisze się po angielsku z dużej litery, czyli przymiotniki od narodowości, narodowościowe pisze się z dużej litery, po polsku się pisze je z małej litery, więc musicie sobie zapamiętać. A dodatkowo, jak się w ogóle mówi Ameryka po angielsku? Bo to jest ciekawe, bo niby tak samo, jedyne co mówi się po polsku yka, po angielsku ika. No i ry się zaangielszcza, tak? Więc jak powiemy Ameryka po polsku, Ameryka, to jak powiemy Ameryka, nie brzmi to, bo chodzi tu o stress, word stress. Word stress to jest akcent słowny i mamy po polsku akcent zwykle na drugą sylabę od końca, czyli jest Ameryka, ry na ryka, mamy akcent po polsku Ameryka, a po angielsku mamy akcent na me, America. America. Jak zrobimy America, to już nam nie wyjdzie to słówko.
I to samo jest American, to nie jest American, tylko American. Zauważcie to, spróbujcie się nauczyć tego akcentu słownego. On jest niesamowicie ważny, bo często akcent słowny zmienia nam głoskę, głoska zmienia nam brzmienie słowa nam zmienia to, czy rozumiemy słowo, czy nie. Łapię na tym moich uczniów, dlatego my tak na zajęciach zwracam na to uwagę, na moich zajęciach. Jest America, tam jest głoska szła na początku, czyli takie America, to nie jest A, tylko A. America. The last great American dynasty. Rebecca rode up on the afternoon train. It was sunny. Rebecca. Kto? Rebecca jakaś. I ja wiem, że to jest o prawdziwej Rebece. Nie pamiętam jej nazwiska. Ale to jest o prawdziwej kobiecie, która jej życie, ogólnie takie trochę opis jej życia. Rode up to jest jechać on the train, tak? On the train. W pociągu. Specjalnie jeszcze tutaj nie dodaję tego up, ponieważ up to znaczy w górę, ale wydaje mi się, że tu nie chodzi o wzgórze w górę, tylko road up, może up the state, w górę stanu, jakby często właśnie w Stanach mówią up state, down state. Może coś takiego to znaczyć, nie wiem do końca, ale po prostu Rebecca jechała w popołudniowym pociągu, popołudnie. Popołudniowy, bo tu jest mamy rzeczownik, rzeczownik, to ten pierwszy rzeczownik staje się przymiotnikiem opisującym ten drugi rzeczownik. Było słonecznie. Zauważcie, że my mamy było, po angielsku jest it was sunny, bo nie można powiedzieć samego was sunny albo were coś tam. Po prostu trzeba powiedzieć it was sunny. Było słonecznie, dlatego może mam taki sunny vibe. Ostatnie promienie słońca łapiemy w te lato jeszcze. I chciałam tą piosenkę teraz zrobić. It was sunny. A salt box house on the coast took her mind off St. Louis. Salt box. Nie wiedziałam, co to jest, bo to jest jakby słony pudełko soli, dom pudełka soli. No nie, to nie ma sensu. I wyczytałam, wygooglałam, że salt box house to jest styl domu, pewien styl domu. I wygooglujcie sobie, jaki to jest styl. To jest po prostu taki zwykły... Taki domek z tego, co widziałam, z takim dachem i tutaj ma dwa piętra ten dom, z takim dachem po prostu, taki dom, sidingiem zwykle jakimś. I dlaczego on jest salt box? Bo on przypomina chyba domy, budynki, w których kiedyś trzymano sól, ale nie, don't quote me on that. Nie jestem pewna, musicie sobie bardziej przeczytać. Tam coś na Wikipedii rzuciło mi się w oczy, bo sama nie wiedziałam, co to znaczy, ale tak. Jej dom w stylu salt box, jakby takim, on the coast, czyli na wybrzeżu, took her mind off, czyli zabrał jej myśli albo zajął jej myśli. I off to jest z dala, czyli z, bym sama przetłumaczyła. Zajął jej myśli, albo zabrał jej myśli od St. Louis. St. Louis to jest miejscowość, Święty Louis, bo Saint to znaczy święty w tym wypadku. Ale myślę, że to chodzi o jakąś miejscowość, czyli ten dom zabrał jej myśli, wziął jej myśli od St. Louis. Bill was the heir to the Standard Oil name and money. Bill, wiem, że chodzi o Williama jakiegoś, Bill... Był dziedzicem, dziedzic czego? Standard Oil Name, czyli firmy Standard Oil, to jest bardzo duża firma, z tego co czytałam właśnie, zajmująca się paliwem, z tego co wiem, ale mogę teraz tutaj, boję się, że takie gafy palne, więc nie chcę tak się wypowiadać, bo sama nie znam tej kobiety, jakby nie znam jej życia, tylko co wyczytałam, tyle to pamiętam. Czyli Bill był dziedzicem tej firmy, name, czyli jej jakby nazwy tej firmy i pieniędzy z tej firmy, and money. And the town said, how did a middle class divorcee do it? I miasto mówiło, miasteczko. Miasteczko mówiło i tu mamy, nie mamy reported speech, ja Wam wiele razy już przy analizach mówiłam o reported speech, tu nie ma reported speech, bo mamy cudzysłowie, czyli mamy cytat. Co oni dosłownie mówili. I oni mówili, how did the middle class divorcee do it? Tu mamy, wiemy, że tu mamy czas past simple. Past simple. Middle class
Divorcee. Divorcee to jest osoba rozwódka. Czyli jak rozwódka z drugiej klasy, drugiej klasy społecznej to zrobiła. Mamy tutaj do it. Did do it. How did you do it? I tutaj mamy osobę, dopełnienie osobowe w tym zdaniu. Czyli jak rozwódka z drugiej klasy to zrobiła? Co? Prawdopodobnie związała się z Billem, który był dziedzicem firmy Standard Oil i tej firmy pieniędzy. I już wiemy dosłownie. The wedding was charming if a little gauche. The wedding, no to jest oczywiście wesele. Było urocze. I gauche to znaczy niezręczne. I if w tym wypadku, uwaga, nie znaczy conditionala. Tu znaczy to chociaż, ale w rejestrze słowa poetyckie takie literary, czyli takie książkowe. Rejestr słowa to jest to, jak się słowo ustawia w naszym życiu, jakby jak ono oddziałuje. Mamy rejestr codzienny, czyli to, co my mówimy na co dzień. Mamy rejestr formalny, czyli no na co dzień nie używamy formalnego rejestru, czyli nie używamy słów formalnych albo struktur formalnych. Mamy rejestr medyczny, mamy rejestr biznesowy, rejestr legalny, znaczy prawny, to z legal English, ale po polsku. I mamy też rejestr właśnie taki poetycki, literary. I mamy wiele innych rejestrów. I właśnie w tym tutaj jest taki rejestr literary, ten poetycki. I myślę, że on nie jest przypadkowo tu zrobiony, ponieważ tutaj jakby Taylor opowiada nam historię Rebeki. I historia jest z przeszłości, sprzed 50, 70 lat, nie pamiętam. Czyli wesele było urocze, chociaż troszkę niezręczne. There's only so far new money goes. There's only so far, to znaczy tylko do pewnego momentu. Ja bym tu użyła słowa może po polsku, żeby nam to się sklejało później. Tylko do pewnego momentu idzie, goes, new money, czyli nowe pieniądze. No, nowobogaccy, o, nowobogaccy idą. Idą jakby mają efekt. Chodzi tu o to, że new money, Taylor o tym też śpiewa właśnie w piosence Blank Space. To są nowobogaccy, mamy old money i new money. Bill was z rodziny old money, czyli rodzina, która kiedyś sobie wypracowała pieniądze i później dziedziczyła je z pokolenia na pokolenie, mnożąc je i po prostu te pieniądze, zajmując się tą firmą, biznesami. To jest old money. I oni mają zwykle swoje tradycje. Oni się raczej nie lubują z new money, czyli z nowobogackimi. Oni mają całkiem inny styl bycia, styl życia. A tu mamy new money, czyli nowobogaccy. Osoba, która się bardzo szybko wzbogaciła, nie ma żadnych konotacji, żadnych kontaktów z old money, z osobami, które kiedyś miały pieniądze i dalej mają jakby z pokolenia na pokolenie. Po prostu jest nowa w świecie bogatych. Nie wie, jak się zajmować pieniędzmi, nie ma takich tradycji. I to jest bardzo często widziane właśnie w piosenkach Taylor Swift. Ja widzę tą różnicę. I ona śpiewa o tej kobiecie, że new money, że tylko do pewnego momentu idą nowe pieniądze, albo mogą, nowobogaccy mogą coś zrobić, mieć efekt jakiś. No bo wedding był uroczy, no ale niezręczny, no bo to wiadomo, że to była osoba spoza naszej society. Middle class divorcee. Nie tylko ona była middle class, która się związała z tym Billem, ale także była rozwódką. No to to już po prostu społeczeństwo ją, no nie lubiło jej. To społeczeństwo, które znało się z tym Billem. Najprawdopodobniej. They picked out a home and called it Holiday House. Oni, myślę, że ona i Bill wybrali. Pick out to wybrać. Wybrali dom i nazwali go, wakacyjnym domem, Holiday House. To jest w cudzysłowie z dużymi literami, no bo to jest nazwa tego domu. The parties were tasteful if a little loud. The. Pamiętajcie, jak się wypowiada. To słówko wypowiada się the.
nie there, nie ma tam i. Już to mówiłam w piosence bodajże Jealousy, Jealousy Olivia Rodrigo, na którą Was też zapraszam, bo jest bardzo ciekawa ta analiza, ale to nie jest there, tylko the, a w szybkiej mowie to będzie the parties were tasteful, czyli były taktowne, bym powiedziała, pełne smaku. I mamy znowu chociaż troszkę głośne, chociaż troszkę głośne. The doctor had told him to settle down. Doktor powiedział mu, to settle down to znaczy osiedlić się. Co znaczy, że doktor powiedział mu, żeby już tak nie balował pewnie, albo żeby po prostu ułożył swoje życie. Co mówi nam, że on miał problemy zdrowotne. I teraz dlaczego to jest had told him? Past perfect. Użyty tu jest czas past perfect simple, dlatego że mamy teraz, tu jest now. I mamy dwie sytuacje w czasie przeszłym. Oni picked out a house, tutaj, picked out a house, a doktor powiedział mu, tutaj wcześniej, zanim oni wybrali dom, to doktor mu powiedział, żeby się osiedlił, już tak usiadł, ustatkował się, nie może nie ustatkować się, czyli żeby się ustatkował. I on mu najpierw powiedział, doktor, mamy tutaj dwie czynności w przeszłości i w sumie jedna się wydarzyła pierwsza, ta past perfect simple, a druga się wydarzyła tak, w której mówimy w present perfect simple, o której mówimy w past simple. Dlatego właśnie tutaj mamy użyty had told him, czyli just past perfect. It must have been her fault, his heart gave out. Najpierw słowa. Fault, wina. Give out, poddać się. Must have been, to znaczy musiała być. To musiała być jej wina, ale to nie jest must be. Must be to by było czas teraźniejszy, ale jak mówimy, że to musiała być w przeszłości jej wina, to musimy dodać tu have i trzecią formę czasownika. Czyli to musiała być jej wina, że jego serce się poddało, to znaczy, że on zmarł. I ja myślę, że to po prostu tak mówili ludzie. To musiała być jej wina, to jest jej winy, on umarł. And they said, i oni mówili, there goes the last great American dynasty. To there goes ja bym przetłumaczyła jako oto jest. I oto jest ostatnia, the last, ostatnia. Last great, w ogóle ta piosenka chyba się nazywa The Last Great American Dynasty. Ja, no oczywiście, tak, ja to źle napisałam sobie tytuł, ale piosenka się nazywa The Last, no coś mi brakowało. Ostatnia, oto jest ostatnia wielka dynastia amerykańska. Who knows if she never showed up, what could have been? Tu mamy, widzimy if i wiemy, że to jest conditional. Who knows to jest kto wie? Takie pytanie. Kto wie? I tu mamy miksa. Dlatego, że mamy miksa, znowu Wam jestem zmuszona wytłumaczyć conditionale, ale jeśli macie już dość mnie tłumaczącej conditionali, i ja to w miliardzie procentów rozumiem, naprawdę, bo ja bym też miała siebie dość, ja już mam dość ich tłumaczenia przy każdej analizie piosenki, ale praktycznie w każdej piosence są te conditionale. To tak, to przewincie sobie, jeśli nie znacie i nie wiecie, dlaczego tutaj jest mix, to przewincie sobie do pewnego momentu, w którym tłumaczę mix, ja tylko szybko przejdę przez te conditionale 1, 2, 3, żeby móc złożyć tego mixa i Wam powiem, o co w mixie chodzi. W ostatniej piosence Taylor Swift, Willow, też tłumaczyłam miksy i to są te same miksy, więc możecie też tam iść, żeby sobie tak oswoić się z tym miksem. Albo możecie całkowicie przewinąć ten fragment, bo ja tłumaczę to dla osób, które jeszcze nie opanowały, albo są nowe. Także nie miejcie mnie tego za złe, że tak dużo tłumaczę conditionali, ale tyle jest conditionali w książkach, w piosenkach. Jak już obserwujecie, oglądacie moje analizy, to wiecie, że tutaj jest tabelka czasów, tu są czasy pasty, tu są prezenty, future i future in the past, a tu są aspekty simple, continuous, present,
perfect simple i perfect continuous, więc jak mamy present continuous, no to wiemy, że to jest ten czas. Jak mamy future in the past, future perfect in the past, no to mamy ten czas. To tak w skrócie. I conditionale. Conditionale to są zdania warunkowe i to są zdania składające się z dwóch części. Mamy w jednej części if, a w drugiej z if jest warunek, a w drugiej jest rezultat. I to if też może być przez inne słowa pokazane, na przykład unless, as long as, when, ale zwykle to się tłumaczy jako if, po prostu, żeby było łatwiej. No i pierwszy conditional, po if mamy bezpośrednio present simple i w drugiej części mamy future simple. Mamy oczywiście też zerówkę, ale już nie tłumaczę, bo dzisiaj robimy miksy, więc to jest ważne. Pierwszy conditional. Napisałam tutaj will, żeby było łatwiej, bo to jest future simple. Drugi conditional to już idziemy krok w tył i idziemy do tutaj do past simple, a tu future in the past, czyli would. I trzeci conditional, oczywiście też idziemy krok w tył, ale już nie mamy tu gdzie iść krok w tył, więc idziemy tutaj. Może takim mniejszym tą. I mamy tu trzeci conditional i tu to samo robimy, trzeci conditional. Widzicie? One wszystkie jakby są logiczne. To chcę Wam pokazać przez tą tabelkę. Co jest ważne oczywiście, to to, że po drugiej stronie zawsze będzie will, would albo would have done, czyli różne formy will będą po drugiej stronie, nie po tej, po której jest if. To sobie zapamiętajcie. No i co my tu mamy w zdaniu naszym? W naszym zdaniu mamy tak, chcę Wam to wszystko pokazać, więc to będzie małymi literkami, ale if she never showed up, tu mamy past simple, what could, sobie tak, właśnie tak możemy powiedzieć, że to jest would have done. To, czyli tu mamy z jednej strony po if mamy past simple, ale z drugiej strony mamy would have done, could have done, bo could może zastępować would. Czyli mamy tu conditional 2, 3. Co nam mówi, że po if bierzemy z dwójki, czyli pierwszą część bierzemy z dwójki, past simple, a drugą część bierzemy z trójki, would. No i o co chodzi? Dlaczego tak jest? No, ja już Wam wytłumaczę, ale żeby wytłumaczyć Wam conditional 2, 3, to ja Wam muszę wytłumaczyć conditional 3, ponieważ one są bardzo, bardzo bliskie w znaczeniu. Więc tak, conditional 3 używamy do przeszłości, co znaczy, że warunek jest z przeszłości i rezultat, bądź oczekiwany rezultat też jest w przeszłości. I na przykład takie zdanie może być if I had chosen the bus, I wouldn't have been late. Co znaczy, że gdybym wtedy w przeszłości wybrała autobus, nie spóźniłabym się w przeszłości, na przykład yesterday. Ale ja wybrałam pójście pieszo i się spóźniłam. Czyli wszystko mamy osadzone w przeszłości, co znaczy, że to jest 0% szans na spełnienie się. Bo wszystko było w przeszłości. W przeszłości nie mamy szans zmieniać. No a teraz 2, 3 ma, też mówi nam o całkowitej przeszłości. Czyli warunek jest z przeszłości i rezultat też jest z przeszłości. Co nam daje 0% szans na spełnienie się, bo się nie da zmienić przeszłości. No i teraz możecie powiedzieć, no to halo, no to po co mamy tu 2, 3 i sobie mieszać, skoro możemy po prostu użyć trójki. Ponieważ jest jedna mini różnica, taka, że warunek w trójce musi być czynnością bądź akcją, a warunek w 2, 3 musi być stanem rzeczy. Gdybym wybrała autobus, to jest akcja. Wybierać autobus. Ale na przykład możemy powiedzieć, gdybym była bogatsza, gdybym miała więcej pieniędzy, to kupiłabym ten dom wczoraj. Na przykład. Albo to kupiłabym sobie nowy komputer wczoraj. If I had more money, I would have bought the new computer yesterday. Tutaj znaczy have money jest stanem rzeczy, ponieważ to jest coś, co mamy. Wczoraj nie miałam tych pieniędzy i dzisiaj też nie mam tych pieniędzy. To jest stan rzeczy, to się nie zmienia. Można też sobie to tak zapamiętać, na przykład gdybym była wyższa, to sięgnęłabym wczoraj na tamtą półkę, ale nie sięgnęłam i nie ściągnęłam tego, albo ktoś tam mi musiał pomóc. Gdybym była jakaś, gdybym coś miała. Stan rzeczy. Tutaj mamy stan rzeczy, a w trójce po prostu jest akcja naszym warunkiem. No i co mamy tutaj? Co my mamy tutaj? Who knows if she had showed up, what could have been? Kto wie, gdyby się pojawiła,
Bo show up to jest pojawić się. Co by się stało w przeszłości? Co by mogło, what could have been? Co by mogło być? Może nie co by się stało, ale właśnie co by mogło być? Być w przeszłości. Przeszłości. Show up, gdyby się nigdy nie pojawiła, jakby to mogło wyglądać? Jakby to mogło być? Więc tu chodzi o stan rzeczy jakby pojawiania się, gdyby jej nie było w naszym życiu, w życiu tego faceta, to co by się stało? Czy ten Bill, on by umarł, gdyby się nigdy nie pojawiła? Dlatego tu chodzi o to chyba, jakby pojawiła się, ale nie w momencie pojawiania się, tylko bycia w jego życiu. Gdyby ona nigdy nie była w jego życiu, to co by się stało? There goes the maddest woman this town has ever seen. There goes, znowu, oto jest. Oto jest the maddest woman, najbardziej szalona, bo mad to szalony. Kobieta to miasto kiedykolwiek widziało, has ever seen. She had a marvelous time ruining everything. Miała cudowny czas, albo cudownie się, świetnie się bawiła, bo mieć czas, no to po angielsku jest, ale nie po polsku, czyli świetnie się bawić, cudownie. Cudownie się bawić, mieć cudowny czas, had a marvelous time, rujnując to wszystko. Cudownie się bawiła, rujnując wszystko. Rebecca gave up on the Rhode Island set forever. Flew in all her bitch pack friends from the city. Rebecca poddała się. Poddała się z Rhode Island set. Rhode Island, no to był ten dom i był na Rhode Island, z tego co wiem. I set to znaczy komplet zestaw i myślę, wydaje, że tu chodzi o kompleks tego domu całego, bo to była willa, to była mansion, wielki dom, kompleks całego domu, więc myślę, że chodzi o ten dom po prostu, Rhode Island set. Jeśli myślicie o czymś innym, no to dajcie mi znać, jeśli macie jakiś inny pomysł. Kompleks Rhode Island forever, no to na zawsze. Flew in all her bitch pack friends from the city. Flew in to jest po prostu przylecieć. Jakby może nie ona przyleciała, ale jakby sprowadziła drogą powietrzną, sprowadziła jej wszystkie bitch pack friends, czyli paczkę przyjaciół suk, bitch, takich wiecie, dziewczyn, ale niekoniecznie dziewczyn, bardziej chodzi, nie wiem jak to ładnie powiedzieć, bitch pack friends, czy paczkę przyjaciół, ale takich bitches. Your bitches, nie wiem, coś takiego, może takich nie wstrętnych, bo ja uważam, ja jestem po stronie Rebeki w tej piosence, ale chodzi o takie jej takie zawzięte przyjaciółki albo przyjaciele. From the city, czyli sprowadziła z miasta, to się łączy z miasta na Rhode Island. Fill the pool with champagne and swim with the big names. Fill to jest wypełnić i to jest wszystko czas past simple. Ponieważ mówimy tu o coś, co się wydarzyło w pewnego dnia, wydarzało przez pewien czas. Wypełniła pool, to jest basen. Basen czym? Wypełnić czymś. STH, fill something with something. Wiem, że tutaj L3 dopisałam. Wypełniła basen szampanem. I pływała z wielkimi imionami, czyli ze sławnymi osobami. Pływała z wielkimi imionami, z wielkimi nazwiskami może. And blew through the money on the boys and the ballet. Blew through, w tym wypadku myślę, że to chodzi o wydać, ale tak rozwalić pieniądze, wydać pieniądze, tak wydmuchać wręcz pieniądze. Wydała pieniądze, te pieniądze, konkretne pieniądze, te, które dostała od tego faceta z tej Standard Oil Name, to, które odziedziczyła, wydała je na chłopaków i balet. I tu nie chodzi o imprezę, tylko ona podobno, z tego co wyczytałam, właśnie była fanką baletu i ona po prostu dofinansowywała balet w bardzo wielkich ilościach pieniędzy, tam na National Ballet albo coś takiego. I ballet to jest słówko z francuskiego, więc się czyta ballet. Blay. And losing on card games bets with Dali. Losing, to już wiemy z wielu piosenek, to jest tracić.
tracić albo przegrywać w tym wypadku. I przegrywała w gry karciane, zakłady gier karcianych z Dali, czyli z Salwadorem Dali. Czyli to było ten czas, kiedy ona faktycznie żyła, wtedy kiedy Salwador Dali żył, znali się, dlatego że ona była bogata, no i bawili się razem. Z tego to wynika. I przegrywała zakłady karciane z Dali. I później, and they said, there goes the last great American dynasty, who knows if she never showed up what could have been. There goes the most shameless woman this town has ever seen. No to już nie mamy Madis, tylko shameless, czyli bezwstydna kobieta. She had a marvelous time ruining everything. I mamy bridge. They say she was seen on occasion. Czyli mówią, że była widziana, że jest widziana. Mówią, że była widziana. Mamy tutaj reported speech. Speech. Dlaczego? Bo nie mamy, tak jak tu wcześniej było cudzysłowia, tutaj mamy na przykład, no to tutaj już nie mamy cudzysłów. Czyli ona, oni mówią, że była widziana, czyli normalnie oni by powiedzieli she is seen. Ale z racji tego, że mowa zależna, w mowie zależnej, jak reportujemy kogoś w wypowiedzi, mówimy on powiedział, że coś się stało, to czasy zmieniamy w języku angielskim, więc to, co oni powiedzieli she is seen, musimy zmienić na she was seen, dlatego tutaj jest czas przeszły. Albo mówią, że jest widziana, no w sumie to ja bym powinnam była powiedzieć jest. Że jest widziana on occasion, czyli czasami, okazjonalnie. Pacing the rock, staring out at the midnight sea. Pace to może też znaczyć właśnie chodzić tam i z powrotem. Rock to myślę, że to są Hollywood Hills, tak jakby skały, bo rock to nie są tylko kamienie, ale także skały. Czyli chodziła tam i z powrotem po skałach, po tych hills, które tam są, wzgórzach, gapiąc się, stare out, to będzie gapiąc się, out, czyli na zewnątrz, gapiąc się na midnight sea, na morze w środku nocy, nocne morze, morze nocne morze. And in a feud with her neighbor, she stole his dog and dyed it key lime green. Feud to jest waśń, jakaś kłótnia. I właśnie ze swoim neighbor, to jest sąsiad, po brytyjsku napiszemy z OU, tutaj, neighbor, she stole his dog, czyli ukradła jego psa. Ukradła jego psa i dye, to jest zafarbować. Na key lime green, to key lime to jest owoc limonki, pewien typ limonki, więc jest key lime green na limonkowo-zielony. Czyli ukradła jego psa i zafarbowała go na limonkowo-zielony. 50 lat to dużo czasu. Tutaj rozśpiewali. It's a long time. 50 years is a long time. Holiday house sat quietly on the beach. Czyli holiday house, czyli ten dom, o którym który oni sobie wybrali. I już teraz jakby jesteśmy w czasie przenoszeni. Przez 50 lat siedział, to jest dziwne stwierdzenie, siedział, ale był, siedział sobie cichutko on that beach, na tej plaży, tej, o której myśmy w całej tej piosence mówili. Nie, to nie jest do Lime, ale ogólnie to jest do całej piosenki. Siedział sobie cichutko na tej plaży, free of women with madness, their men and bad habits. Free, wolny od kobiet, już nie kobiety, bo tu mamy women. Kobiet with madness, czyli z szaleństwem, czyli szalonych kobiet może. Szalonych kobiet, ich the men, ich mężczyzn, znowu mamy e. I złych nawyków. Bad habits to złe nawyki. Wolnych od ich mężczyzn i złych nawyków. And then it was bought by me. I wtedy został kupiony przeze mnie. To jest strona bierna, czyli ten dom, it was bought. Ja go kupiłam, it was bought by me. I słuchajcie, jak ja pierwszy raz słyszałam tę piosenkę, to sobie słucham fajnie piosenki o jakiejś Rebece, nie? I tutaj jej w ogóle właśnie z sąsiadami, jej żyćko, jej tam karty zgadali. I nagle Taylor nam przybija burzy czwartą ścianę. Wiecie, co to jest czwarta ściana? Jak w serialu albo w filmie dzieje się akcja i nagle główna postać się zwraca prosto do kamery i mówi prosto do widza, czyli jakby nabiera świadomości bycia fikcyjną, bycia kamerowaną. I to Taylor robi w tej piosence. Cała piosenka jest po prostu historią o Rebece.
I nagle Taylor łup. I wtedy został kupiony przeze mnie. Ej, ja jestem tu ważna. Narrator jest ważny. I ja Wam pokazuję, że ja kupiłam ten dom i jak ja się w ogóle ustawiam w całej tej historii. To było genialne. Ja po prostu pamiętam jak do dziś, dlatego, że to mnie zaskoczyło. Pamiętam jak do dziś, jak ona mówi, and then it was bought by me, and I was like, what? You bought it? Masz jakąś konekcję z tą Rebeką? Ty masz w ogóle związek z nią? No i zaraz zobaczymy, o co chodzi, bo to jest dalej ciekawe. I teraz Taylor nagle zmienia osobę. Who knows if I never showed up, what could have been? Czyli kto wie, jeśli gdybym ja nigdy się nie pojawiła, co by było wcześniej? There goes the loudest woman this town has ever seen. I ona siebie nazywa. Oto najgłośniejsza kobieta, którą to miasto kiedykolwiek widziało, miasteczko, bo mały town. To znaczy, że ona ustawia, jakby ona kupiła ten sam dom, czyli tam Rebeka wyprawiała wszystkie cuda, które wyprawiała, napełniała basen szampanem, grała dalej, mieli z tym swoim mężem głośne imprezy, ale mimo to Taylor nazywa siebie najgłośniejszą kobietą, którą ten miasteczko kiedykolwiek widziało. I had a marvelous time ruining everything. Taylor śpiewa. I ja miałam świetnym. Ja cudownie się bawiłam, rujnując to wszystko. Co wszystko? Nie wiemy co. Ale mi się wydaje, że tu chodziło o życie Taylor. To jak ona jest postrzegana. Jak ona pokazuje siebie chyba tak, stawia się na pozycji tej Rebeki, która była cały czas krytykowana, była bogata. To nie przez nią. Nikt nie udowodnił jej tego, że przez nią jej mąż zmarł, z tego co wiem. Ale i tak o niej gadali. Różne rzeczy. Nikt jej nie lubił w tym miasteczku i Taylor się tak trochę ustawia, że hello, ja kupiłam sobie ten dom, ja jestem trochę taką Rebeką, jestem cały czas krytykowana, wszyscy mnie nienawidzą i ona wtedy miała ten czas w swoim życiu, gdzie ludzie jej nienawidzili. I zresztą cokolwiek złego Taylor nie zrobi, jest cancel Taylor, culture cancel. Ja jej nigdy nie skanceluję, nieważne co będzie robiła, znaczy dobra, są pewne granice, ale kurczę, dla mnie jakby muzyka jest muzyką. Świetnie pisze, bardzo mi się podobają jej teksty, ale widać to po prostu. Publika jest manipulowana, ciągnąca przez sznurki. Ktoś inny ciągnie, żeby Taylor jest dobra, Taylor jest zła, Taylor jest super, Taylor jest okropna, bla bla bla. I cały czas jest jakby pokazywane to, co ludzie mówią. I ona chyba pokazuje to, że to town, they said, i to, co mówili o tej Rebece, ona troszkę się ustawia w jej pozycji. To, co mówili oni 50 lat temu o Rebece, teraz jest jakby z perspektywy Taylor. Oni też o mnie tak gadają. A ja robię, co chcę. Jakby. A tak jak Rebeka. Pomimo tego, że town, miasto gadało, no ona sobie robiła te imprezy. Postanowiła być najbardziej zwariowaną, szaloną. Zwariowane to jest dosyć pozytywne słowo, ale najbardziej szaloną kobietą. Jak się wkurzyła, to zafarbowała psa na zielono. Ciekawe, fajne. No i Taylor śpiewa I had a marvelous time ruining everything, I had a marvelous time ruining everything. I to jest na tyle z naszej piosenki. Po prostu uwielbiam to właśnie, że tutaj mamy Rebeka, coś tam Rebeka i nagle ciap. I bought the house. It's mine. Ja jestem Rebeką. Jakby, znaczy nie dosłownie, ale ustawia się w jej pozycji trochę i pokazuje nam, jak się trochę czuje bycie na świeczniku non-stop. Fajna to jest piosenka, lubię. Dziękuję Wam za uwagę, mam nadzieję, że dużo się dowiedzieliście z tej piosenki o mixed conditionals, bo tutaj mamy ich pełno. W ogóle w każdej piosence mam wrażenie, że są mixed conditionals, są everywhere, dosłownie. Jeśli jesteście zainteresowani innymi analizami, to dajcie mi znać w komentarzach, jakie chcecie analizy, abym przeanalizowała, jakie piosenki chcecie, abym przeanalizowała. Na jakie powinnam znaleźć czas? Na pewno znajdę na wszystkie czas Taylor Swift, znaczy Evermore i Folklore. Ale w ogóle mam pytanie do Was i proszę dajcie mi znać w komentarzu, czy Wy lubicie piosenkę Nothing New z albumu Red It's From The Vault i co o niej myślicie? To by było ciekawe, bo to mi bardzo pomoże. I się dowiecie wkrótce. Jeśli właśnie jesteście zainteresowani tym, jakie będą następne analizy, to polecam sprawdzanie moich stories na Instagramie, w których właśnie czasem pytam, ale też pokazuję Wam, jakie będą kolejne analizy piosenek
na moim kanale. A także dziękuję Wam za wszystkie łapki w górę i jeśli się Wam podobał ten filmik, to proszę dajcie łapki w górę, komentarze pozostawcie, zostawcie subskrypcję. To mnie naprawdę mobilizuje, żebym nie zwalniała tempa i faktycznie te kilka godzin tygodniowo albo ponad spędzała na tworzeniu tych filmów, edytowaniu ich, wrzucaniu, naprawdę bardzo mnie to motywuje. Jeśli chcecie mieć nie sneak peeki, ale takie wycinki z tych filmów, tych długich analiz, to także je dodaję na TikToka, zapraszam, oczywiście link w opisie, a także jeśli jesteście zainteresowani uczeniem się języków i nauczaniem języków, no to zapraszam Was na mój Spotify, tam są dostępne podcasty, które nagrywam o uczeniu i nauczaniu języków. Uważam, że są bardzo ciekawe, szczególnie dla osób pasjonujących się językami. Ja jestem pasjonatką, więc ja bardzo dużo mam takich przemyśleń i zawsze, kiedy coś mi wpada do głowy, to właśnie o tym nagrywam. Bardzo dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia przy kolejnej analizie. Cześć!